Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 21 stycznia 2023 rok, pasieka Osięciny. Pokażemy dzisiaj ponownie ulik w domu. No, jak zauważyliście, daliśmy dzisiaj miodzik. Jakiś, ktoś tam, pszczelarz nam jakiś podpowiedział, żeby dać może miodzik. Daliśmy też propolis, bo też o propolisie ktoś tam napomknął. No, no jedzą, widzicie, jedzą. Trzeba je tu zgonić troszeczkę, żeby poszły. O, dobra. Widzicie. Pobierają. Zobaczymy, jaki to będzie efekt. Dostały ten słoiczek chociaż. No zobaczymy. Zobaczymy, co by tu jeszcze. Aha, ktoś tam napisał o tym pojemniku, żeby pojemnik pokazać. Już mówię, pojemnik, ten pojemnik kupiłem w Castoramie. To największe pojemniki, jakie znalazłem. Także no, każdy może sobie do Castoramy podjechać, obejrzeć ze wszystkich stron, jak tylko największe pojemniki. W każdej części Polski będą takie same na pewno zaopatrzenia. Kupowałem ostatnio, szukałem tej pleksy, to udało mi się właśnie w Castoramie znaleźć. Poszłem przymierzyć na wymiar, czy to pasuje, bo nie pomierzyłem tu sobie zawczasu. Także są, jest i pleksa, jest i pojemniki są. Także można sobie wszystko poprzeglądać, pooglądać. A już w środku, a już resztę, to już inwencja, każdy jakąś inwencję twórczą sobie powinien przyjawić i zrobić, tak żeby było dobrze dla niego, dla każdej osoby. Także wielkość, te wszystkie wymiary, o tu wyjadły, widzicie, syrop, troszkę syropu jest, ale mało, pyłek był, pyłku nie ma. Zobaczymy, co dalej się zadziało. Jest pszczół coraz więcej jest czyszczenia, coraz więcej odchodów robią. Pyłek tu był, daliśmy pyłek. Syropu troszkę jest. Pierzga tu jak gdyby. Coś się pojawiała, ale to by było to wszystko. Nic tu więcej nie ma. Dobra, na następną rameczkę zobaczymy. Co tu się dzieje? O, tu mateczka chodzi, widzicie, zrobiła, o jest, czy mi się wydaje, chyba nie, jest wyższy czerw, czy by to trutowy zrobiła? Tak wygląda, jakby na trutnia zrobił, o tu też. To by wyglądało na to, że się prawidłowo fajnie rozwijają. Ja już o młode pszczółki widać. Tu mateczka przyszła. Widzicie? Widzicie mateczkę, to widzicie na pewno, tylko ten czerw wyższy. Tamta matka przeszła przez niego. Pszczoła akurat zasłania. Ale z tej strony może będzie lepiej widać. O, widać tam wysoką komórkę. Czy ja tutaj tak? Gdzieś to tu będzie.
O, gdzieś tu. Pszczoła teraz akurat zostawia. Natrutnia sobie robią. O, proszę. Zobaczymy. By chciały się roić? Nastrój rojowy wchodzą. Coś tam się... Tu jest dużo też czerwiu. Tu też jest czerwiu. O, pokarmu trochę składają. Trochę składają mało pokarmu. Ale czerwiu jest. Powoli się rozwijają. No ale już teraz jest koniec stycznia. Zaraz przyjdzie luty. Połowę lutego już może być cieplej. Już będzie można pyłku jakiegoś tam im... Aha, tu mieliśmy dać pyłku właśnie. To im damy pyłku. Ponownie. Tu ciasto dostawały, ale wyjadają, widzicie? Dzisiaj też im damy. Pyłek mam dzisiaj uszykowany. No. Dobrze, pyłku im damy, bo pyłek jest potrzebny do rozwoju bardzo. Do napędzania się pszczół, chociaż najlepszy jest zebrany przez pszczoły w naturalnych warunkach. Ale jeszcze nie ma, teraz leszczyna jest pod śniegiem. Bym im tu urwał leszczyny troszeczkę. Dał. Ale leszczyna jest w tej chwili pod śniegiem. No i dobrze. Na pasiece do pszczół nie zaglądamy na razie. Nie ma takiej potrzeby. Pszczelarze, tam koledzy pszczelarze robią filmy, no to pokazują. To już ja nie będę na razie. Na pasiece pokażemy coś w lutym pewnie. Teraz może jeszcze chciałem, w sumie to dzisiaj to chciałem zrobić film. Mamy pszczoły, to już pokazywałem kiedyś. Mamy pszczoły w pomieszczeniu. W stebniku. I chciałem... A, tu temperaturę pokażę może, bo nie pokazywałem. O, taka jest temperatura. 23,8 stopnia. W stebniku mamy, stebnik to jest pomieszczenie o stałej temperaturze, w miarę stałej temperaturze, bo tam stałej temperatury to jest nie sposób utrzymać. Trzeba mieć, było mieć chłodnie i w chłodni by musiały być, ale jest zupełnie zacienione pomieszczenie. To jest zupełnie pomieszczenie zacienione, ciemna jest zupełnie. I z tego, co tam spojrzę od czasu do czasu, to no
Jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy na wiosnę. Ale chciałem dzisiaj zrobić film, ale dzisiaj jest u nas okropna pogoda. Może no, zależy dla kogo. Dla narciarzy jest dobro. Ale bardzo śnieżnie. Pada. Zimno może nie jest, bo jest plus 1 stopień. Patrzałem było, ale śnieżnie, brzydko. No i nie chciało mi się jechać na pasiekę, żeby robić coś tam. Sternik mamy na pasiece. To pomieszczenie dla pszczół mamy na pasiece. O, no dobrze, ładnie. Ale może następnym razem zrobimy. Bardzo dużo pszczół tu wyszło dzisiaj. Dużo się rodzi. Zrobiliśmy ten miodzik, ale troszkę wody dolałem. No, zejdźcie na dół, żeby nie krystalizował. Widać, że pobierają. A, jeszcze nie wszystko. Jest ciasto, jeszcze miały dostać, widzicie. A i muszę przywieźć jeszcze też tego propolisu. Też im dać, bo już widzę, tam tą porcję zjadły. Dałem im porcję. Powiedzcie, tyszy dobrze, bo z ciastem to wymieszałem propolis i dałem. O, i tego białego z witaminami. Mam jeszcze takie z witaminami też ciasto. Ktoś się pytał o ciasto. Nie wiem, czy mogę reklamować te ciasta. No tam są w to, co jest w sprzedaży. To jest białe z witaminami, tamto jest proteinowe. No, wejdźcie tam sobie do środka. Pszczoły się rozwijają, bardzo dobrze widać. No, w warunkach naturalnych by się lepiej rozwijały. Ale w warunkach naturalnych tych pszczół już by nie było. Nie miały szans przeżycia. A tu dostały szansę na życie i rozwijają się. O, widzicie, nawet mnie urządliwa. Próbowa. Widzicie. I czemu? Skracasz sobie życie. No i dobrze. I ładnie widać, się rozwijają. Bardzo ładnie. W lutym prognozy takie długoterminowe podają, że no, od 20 lutego ma się ocieplić. To już będzie może jakiś tam pyłek. Można będzie wystawić już je wtedy. Już to już miesiąc został. To widać, że rozwija się, fajnie się im przygotowują. Tam mają o pyłek, a tu mają wodę. Jakby ktoś chciał, był zainteresowany tym. Co jeszcze? Piszcie w komentarzach, jakby coś, swoje spostrzeżenia. No na tyle by było. Dzięki wszystkim za uwagę. Do usłyszenia.